Bo ich nie ma! Oj, Bąkol. Okay. Ale bym cię, ale wiesz co, brakuje mi tego, bym cię tak po tym łebku jak ten, jak robił Benny Hill, tak. Spokojnie, wyzywasz zdradzieckie moldy, spokojnie. Okej, kasujemy wspomnienia. Nieważne, co by się stało, i tak byśmy przegrali, bo było głosowanie albo na mnie, albo na Bąkolu. Nie, no bez sensu, to było takie, Jezu, nie, to było dobre, no. Ale Boże, zawaliłeś tam, że... Nie, to była siara, że pelikana obroniła, jasne, kurde. Możecie nie klikać dosłownie przez 15 sekund? Poczekaj. Jasne. Więc póki nie ma tego Ślązaka, tego takiego najbardziej tutaj, jakby tutaj powiedzieć... Gadatliwego. Tak, rzucającego się, nie? W uszy. Witam wszystkich na pokładzie, tak? Nasz lot dobiega końca, tak? Będę tutaj waszym kapitanem w najbliższym locie. Wszyscy wiemy, jak to poszło, zostały nam ostatnie naprawy. Tam parę pierdół. Wiemy, to wszystko jest kontrakt, więc może się tak starzyć, że istnieje duża szansa, że ktoś będzie chciał zaburzyć przebieg tej ostatnich procedur, więc miejmy się na baczności, tak? Znamy się mniej więcej, ale nigdy na gruncie zawodowym, więc miejmy oko teraz. Powodzenia, rozpoczynamy ostatnią fazę. Powodzenia. Komunikacja niestety jest ucięta, powodzenia. Wiecie czemu. Okay. Jestem znowu głupim kapitanem. Stachu ten. Potem jest jakąś krwawą grę od palem, żeby kogoś zabić. To jest O2. Ja tu jestem. Jest duża niestety szansa, że mogę z... Pelikan zrobił. Tak? Bo nie mogę już tego włączyć. Dobra, go! A! W 15 sekund! Jezu, Boże! Okej! Tak szybko prowadzącego? Ty, bo mnie nie było, to już gramy normalnie, tak? Tak, ja cię chroniłem własnym ciałem, Bonkol, rozumiesz? Stałem sobie w kafeterii. Gdzie są te ciała? Nie mam pojęcia właśnie, gdzie są. Ja strzelam, że Makulski jest w storage'u. Ale jak to strzelasz? Znaczy, jak strzelasz? To ja strzelam, że jest w Midbayu i co? No nie, bo ja zanim szedłem i się zatrzymałem na taskę i on albo... Nie ma zgłosił. Ja zgłosiłem, ja musiał się zapytać, gdzie usług, jakie zadania robił. Gdzie ja byłem? Publi. Tak, ja nawet byłem po lewej stronie, robiłem Jezu, tam sobie Simona, a później wracałem sobie przez górą, widziałem łysego właśnie jak pilnował Bąkola, a później szedłem na prawo sobie. No ja tylko, jedyne co widziałem w tej rundzie to właśnie, że ktoś mnie pilnował i że przełaził subli i to jest jedyne co widziałem. Bo robisz na prawej stronie. Ale czekaj Bąkola, a kto cię pilnował? Ja cię pilnowałem. Znaczy, kurwa, wiesz co, szkoda, żeś powiedział, bo wtedy bym mógł każdego wskazać. Jakie zadania Sami robił po prawej stronie, to jest ciekawe. Co robił po prawej stronie? Tak, ja później robiłem liście w O2. Gdzie ciała były znalezione? Robiłeś, bo ja miniąłem Subliego, jak wychodził z broni, szedłem na dół i dosłownie na skrzyżowaniu broni i O2 leżało ciało Kulskiego, więc jak robiłeś liście, a to ciało było dosłownie... Minąłem ciebie 3-4 sekundy przed znalezieniem ciała. Tak, ja jeszcze widziałem żywego Kulskiego, jak tam wychodził. Chyba właśnie z nawigacji, albo... Ktoś jeszcze tam był? Ja byłem w nawigacji, zszedłem na dół na Shieldsy i w sumie mijałem się z kimś. Czemu się pelikan mijał? Ej, to... Jak widziałeś, kogo tam, Subliego widziałeś? No dobra, ty z Inop co robiłeś w takim razie? Ja w zasadzie miałem tą samą ścieżkę co mój Stach, czyli zrobiłem najpierw download, później zrobiłem upload, zrobiłem kartę, szedłem na górę w sumie. I mieliśmy się w przybraniach i to było. Ja potem poszedłem do storage, robiłem bug i poleciałem do elektrykala. Ej, to ja przejmę pałeczkę, bo i tak Makuła nie żyje. To co, jak wam idą zadania? Dobrze idą, to robimy zadania, tak? w ogóle nie ten. Nie kiepsko, bo ja wynawałem bąkola. Zrobił jedno zadanie z lewej i poszedł na prawą od razu. Skip. Nie mamy żadnych dowodów wciążających, jeszcze za mało, nie? Mąka miał bardzo dobre wejście. Kurde. 15 sekund. 15 sekund. Kurde, inny rząd wielkości.
No więc zrobimy, zobaczymy, co się stanie. Nóżki jeszcze widać. Udaje. Czy wiadomo, że udaje, bo wiadomo, że to on. Kurde, nie podoba mi się to. Czemu teraz nie zabija? Czy mają dużą przewagę, tak? Mogę sobie pozwolić. Questy idą powoli. Więc musimy się sprawdzić. Tam teraz gdzieś coś ciekawego. Bo ma cooldown. Ach tak, racja. Quest z kartą coraz lepiej wychodzi. Reaktorinio, co? Dobra, trzy kłaściątka i sprawdzimy, zrobimy dwa i wrócimy do ogólnego wyglądu sytuacji. Pamiętaj, że przez pierwsze 30 sekund nie da się zabić. Tak, tak, sorry, zapomniałem o tym zupełnie. Okej, okay, czy powiąże fakty? Kto i gdzie? Ja wiem, gdzie było ciało chyba. Powiem tak. A gdzie było ciało? Wydaje mi się, że było w dolnym silniku w okolicach. Właśnie nie w dolnym silniku, tylko na wejściu do elektryka. Ja byłem w górnym silniku, zbiegam w dół, mijam Subliego i znajduję ciało na wejściu. Co prawda, i musiał, na 100% musiał je widzieć. W sensie, tak, jak wychodziłem, nie ma bata. Nie zdążyłem w tym reportu. A, i to czemu pobiegłeś w górę? No, bałem się. Czego? Może to było ciało zombie, wiesz? Tak. Może go ugryźć. Nie, ja patrzyłem na kamerę. Z kamieni obrony, powiedz coś więcej, bo inaczej wiesz, jak nie, dobrze, skończy, patrzyłem, nie? Na, tak, patrzyłem na kamerach, jak bodajże Zinob i Pelikan się mijaliście, albo Zinob z kimś innym, na prawej górnej kamerze. No i patrzyłem na kamerach, no i to zabójstwo musiało być wtedy, jak patrzyłem na kamery. Wcześniej widziałem. Ale on tam na wejściu stał, a ty wybiegłeś z tego. W sensie, minęliśmy się w korytarzu. No, ale ciało było przed elektrykiem? Tak, gdzie? Ciężko. No, nie. Wejście na kamerach. Tak było. Aha, no. Ale dajcie mówić Subliemu, bo w sumie. W sensie, ja nie wiem, co tutaj wymyśli, ale to jest. Ja go reportuję. Kiepsko to brzmi. Ale to co? Pelkin? No. Ja byłem przecież w reaktorze i byłem i czekałem, aż ktoś wciśnie drugą tą. Tak. Bo przyszedł do mnie, nie wiem, kto to był, Pelkin. Ja i Pelkin popatrzył do góry i poszedł, nie wiem, czy ty wciskałeś. Nie, bo my przybiegliśmy w dwie osoby i jedna poszła natomiast na dół. Natomiast jeszcze w ogóle dwie osoby zginęły, bo jeszcze jest Smoku, tak? No właśnie, Smoku nie żyje. Ale to chwilę, nawet nie wiedzę, gdzie baba zginęła. Bonkol, Pelikan, ja i Subli. I mój Stach byliśmy w reaktorze. Tak, to czyli to musiał zabić Baton albo Łysy Smokła. W reaktorze? Ja w ogóle byłem cały czas po prawej stronie statku kompletnie i mogę powiedzieć dokładnie całą moją ścieżkę. Łysego nie zna, znaczy to ciało... kogo to był? Mój Stach czy doktora? Kto to był mój teraz? Mój Stach, znaleźliśmy. Mój Stach, tak? No to było z lewej strony. No, ale czekajcie, gdzie była Smoku? Gdzie była Smoku? To na pewno jest Subli, tak wam powiem. To musi być on. To musi być Subli. Ale to Łysy się podczepił pod Pelikana. Okej, okay, mają szansę. Nie słyszałby Baton. Ja. Zobaczysz, że nie. Baton. Nie rymuje mi się, no. Niestety, stratą czy coś tam. Okej. Okay. Ja szczerze mówiąc nie wiem, kto będzie tym drugim. Wiem tylko dlatego, że Subli mnie zabił. Patrzcie, no Baton, dobra, Baton. To nam, tak? Albo nie ogarnia totalnie. Tak, tu ma czystą, to. Dobra, co on chce osiągnąć? Chyba, że sprawdzał, czy faktycznie. Kurde, może. Okej, okay, może Baton nie. Mógł nim strach kierować. Okej, okay, pomóżmy chłopakom. I ostatni quest. Dobra, te questy. To wygląda jak ciało. Przepraszam się, upper engine. Okej,
A, bo są powiązane questy. Dobra, tego nie wiedziałem. Dobra, teraz jest ważne. Zobaczymy, kto przybiegnie i kto ogarnie. Okej. Czy impostor może robić questy? Tak swoją drogą? Przepraszam. Co? Nie może. Kryzysy może. Okej, dobra, dobra. Kryzysy może naprawiać. Dziękuję. O to mi chodziło właśnie. Kryzysy czy może naprawiać. Dobra, Zinapa nie ma z nikim, nie? Zinapa było mało w ogóle tutaj. W czasie tej gry. Zino przedziwnie rusza. Słuchajcie. No ja też tak myślę. Sorry! Boże! Kurde! Tak, no to winotny, tak jak ktoś powiedział. O, to nie jest mój Zinop! To nie jest mój Zinop, kurde! Ej, dobra, dobra, stop. Jest jaki twist na zagrożenie. To musi być Bonkol. Tak! A jeszcze dogadałem się z tym... Kto się nie odciszył? Jeszcze dogadałem się, żeby on to powiedział. Kurde, powiem szczerze, że z Bonkolem byłem kilka razy sam na sam i nic się nie stało. Ciężko powiedzieć. Może sobie alibi na to je budował. Ej, ja tu jestem, ja wiem, że to jest... Ej, to jest dziwne. Ja wiem, że jestem niewinny i teraz dwóch typów mnie tutaj będzie przekonywać. Ale to wiadomo, że ja też to właśnie ja dziwne. Też na przykład wiem, że wy jesteście winni, nie? Tylko problem polega na tym, że na przykład ja bym chciał dowiedzieć się, jak wyglądały wasze tutaj, wasza biografia w tej rundzie. Bo... Spoczyna się ostatnie 90 sekund. Nie. Pelikan. Ja wiem, co jedna z was osoba zrobiła w momencie, gdy był alarm na reaktorze, a nie była związana zadaniem i nie szła w tą stronę. Gdzie trzeba. No powiedz, bo jestem ciekawy. No ja dwa razy teraz reaktor naprawiłem. Ja też naprawiłem reaktor. W sumie ja też byłem. Ja też tak, byłem, a raz... był, ale Pelikana, kurde... Pelikana... Nie. Nie raz nie zdążyłem, bo w ogóle było kilka tych całych w ogóle... Wiem, ja dwa razy naprawiłem w tej turze reaktor. Raz nie zdążyłem w momencie, gdy już byłem pod kamerami. Dobra, to jakie taski wam zostały do skończenia? Powinieneś mało tasków. Nie jestem. A, ty nie wiem. Mi został task w tym, w dolnym engine'ie tam, nie, ale to nie wiem, czy duchy, a ile nam zostało właśnie, paska? No, tak, duchy musimy... muszą zrobić wszystko. Ale nie, poczekaj, nie, bo ja teraz tam pójdę i to jest bez sensu. Ale mam, nie, słuchajcie, musimy skończyć to tu i teraz, naprawdę, bo to no. Już wiadomo, że inaczej wygrają impostorzy, więc to nie ma szans. Powiem tak, Łysy jako jedyny tutaj gadasz o swojej niewinności, nie? To jest najlepsza linia obrony. No ale, no Jezus Maria, wiadomo, że gada o niewinności, natomiast Bonkol, słuchaj, ufam tobie akurat, no. Bo wiecie, słuchajcie, poza tym, że, szczerze powiem tak, wiadomo, że możemy sobie tutaj przerzucać winami i alibi, ale jest takie coś jeszcze jak wyczucie i ja czuję, no, że Pelikan jakoś dziwnie gada. Czuję głową. Mój zdaniem Pelikan jest impostorem. No Pelikan, nie wiem, ja na ciebie bym zagłosował, Łysy, ale no to dobra, to idzie na Pelikana. Dzień Bonkol, nie, to był Bonkol na 100%. Ej, nie wiem, to będzie dobry finał. Jestem ciekaw. Zobaczmy. Kurde. Wyczuł. No, nie no, stary, jak się wyczuł? Moje zbiórka. Zagrajnik. Pelikan dał. Zagrajnik, kochany. Pelikan wystawił nam Szubiego. Impostora pewnego. Zaraz. Przepraszam. Kto teraz wyleciał? Właśnie ja chciałem. Ja dlatego zmieniałem tematy, żebyś ty się nie przypomniał na ten temat, bo tam ktoś. Czemu Pelikan nie powiedziałeś? Jakoś tak kluczyłeś. Oj, Pelikan. Bo w sumie ja nawet nie zwróciłem uwagi na to, jaką miałem ścieżkę, nie miałem żadnego alibi i w sumie moją jedyną linią obrony było to, że dwa razy reaktor gdybyś, naprawiłem. Najlepsze jest to, zagranik, że gdybyś dosłownie sekundę wcześniej wcisnął guzik, to bym żył. Ja zginąłem dosłownie sekundę przed wcisnięciem guzika. Dobra, wszyscy się dołączyli, wszyscy żyją. Teraz tak. Ja cię chroniłem, Bonkol, jak to się skończyło? Wiem, że mnie chroniłeś, ale... Wyczucie było tak. Genialne. Dobrą. A jeszcze ostatni kill mi się tak przyfarcił, bo ktoś ukrył ciało tym przyciskiem i... Dobra, wszyscy są zebrani. Ostatnia stacja przed nami. Przemów, tak, jestem waszym... powiedz ładnie. Kto jest przemusiem?
Przemów ładnie, a nie dobra, przemów. Przepraszam. Myślałem, że przemów ładnie. To się odezwał pierwszy oficer Bonkol, tak? Jest z nami jeszcze towarzysz Pelkin, więc do nas kierujcie najważniejsze sprawy, tak? Jakbyście nie wiedzieli, co robić. Będziemy się starali tutaj, żeby wszystko przebiegło pomyślnie. Niewykluczone, że ktoś się połasi na całe dobro ekspedycji. Ktoś może być szpiegiem, tak? Ale znamy się, mam nadzieję, że będzie okej. Każdy wie, co robić, jak nie, to pamiętam, wzywamy spotkanie, komunikacja niestety jest przerwana, powody wiadome. Do zobaczenia, tak, powodzenia i hip hip hura. No nie, hip hip. Stop, stop, stop. Teraz będzie ciemno. Kurwa, źle. Okej. Okay. Ej, zaraz! Co się dzieje? Halo! Co zrobiłem? No i dobra, ja wam powiem, kto jest czysty na pewno. Bo ja sobie pobiegłem, tak trochę poczekałem, aż się wszyscy rozbiegniecie z kafeterii. Smoku pobiegła na dół. Tak, bo wam kartę robić. Miałem Bonkola i doktoranta w artylerii. Tak, zgadza się, chłopaki? Byliście tam? No, niezła artyleria, no. No dobra, no wiesz, o co chodzi. Były ponsy. I wchodzę do O2, a tam chyba trzy osoby na staku i trup obok nich. No to co nie widziałem, wiesz, jak się robi zadanie, wiesz jak się robi zadanie, to ten... Kwestia jest taka, że szkoda, że nikt nie stał obok i nie sprawdził, kto stepował. Kto był na tym staku? Kto był na tym staku właśnie? Ja byłem jako pierwszy, robiłem liście przy O2. Akurat skończyłem i nagle patrzę raport. Tam były cztery osoby na tym staku i to byłem ja, był tam Soblik, który nie żyje, był tam Kulski i ktoś jeszcze był z nami? Jeszcze jedna osoba. No ja robiłem tak samo questa, więc kurczę. Najgorsze jest to, że animacja zabójstwa jest taka, że właściwie nie wiem, kto to był, mówiąc szczerze. Dobra, Pelkin. Ty wchodziłeś, tak. Zgłosiłeś, zobaczyłeś. Tak, widziałem ciało, jak leży i wy tam staliście, robiliście questy. Na staku tam staliście, więc ktokolwiek tam stał jest podejrzany. Prawda jest taka, że... Czyli Makulski, Jędrek i kto jeszcze? Nie. Yeah. Stach. Stach, dobra, słuchajcie, to mam taki pomysł. Nasza trójka w takim razie jest podejrzana, w sensie ja wiem, że jestem niewinny, ale Kulski i Stach prawdopodobnie... A ja mam propozycję, ale musimy chodzić w trójkę teraz, w sensie nasza trójka musi być pilnowana, tak? Nie, jakie ty masz... w czwórkę, bo tam może być dwóch impostorów. Nie, ale zrobił odwrócone grupy, bo zawsze wąziu dzieli na dwójki, trójki, osoby, które wąziu, mogą... Ja jestem za dwójkami, jakby ale ja bym, a ja bym powiedział, żeby te wszystkie osoby, rozumiesz, to jest jakby takie małe getto chodzące. Te trzy osoby różne razem nie chodzą. Jesteśmy zarażonymi. Kochani, tak. Możemy się dzielić, musimy się łączyć razem. Znaczy, dobra, ale pamiętajcie o tym, słuchajcie, w pomieszczeniu był Stach, Kulski i ja, więc każdy z nas może być zabójcą. Ja wiem, że nie jestem. Pani tam podobno zgłosił, także on jest czarny. Ale nie dzielcie grup takich, gdzie będzie Kulski, no ja tam ktoś, a biegłem... Dobra, skip, no. No ja z nimi chodzić nie chcę. No, ale pamiętajcie... Uważajcie na Pelkina z jego gadką. Kto był w tej grupie, zapamiętajcie te niki, bo potem już wam się ktoś... Psz, o, tracę łączność. Krz, krz, krz. Ktoś tam, kurde, robi sobie jedzonko. Tam Zinop ci się obiad wala. Ups. Mam ciało w reaktorze, główny reaktor, byłem na kamerach, smoku wyszła z reaktora, wszedłem do reaktora zobaczyć, czy napędnik tam nie został i został.
super. Dobra, to na swoją obronę powiem tylko tyle, że robiłam tego questa z tymi kwadratami, które grają i myśmy weszli do tego reaktora. Ja byłam przy reaktorze, jak był alarm, wyłączyłam go i Jędrek widział, że ja stoję przy tym reaktorze i czekam na drugą osobę. Nie no, w reaktorze byliśmy tam wszyscy, ja tam byłem, kurde. I czekałam na drugą osobę, wy tam potem wszyscy przyszliście, więc wyłączyłam ten reaktor z kimś i potem robiłam tego questa i zajęło mi to długo. Potem szłam do Electricale od razu. To więc ten... ktoś tam musiał wejść questa, zaraz czekaj, który to był quest tam? A ten z grającymi tymi kwadratami, on się bardzo długo robi. No jest takie było ciało. Okay. A gdzie było ciało dokładnie? W reaktorze? Górny reaktor. Reaktor, górna strona jego, tam gdzie się naprawia. Okej, dobra. A węcie może? Zaraz, w pomieszczeniu reaktora na górze, tak? Dobra. Długo to była, ale wyszłaś z reaktora, widziałem, że wyszłaś, wyszedłem z kamer i 3 sekundy później byłem w reaktorze, więc no to ja... Nie widziałam go. Byłam na dole reaktora, jak było wyłączanie tego questa, to ja byłam przy tym przełączniku na dole, potem robiłam tego questa i od razu wyszłam, więc może być tak, że jak był ten cały stack tam przy wyłączaniu, to ktoś został zabity, ja tego nie zauważyłam, szczerze, nie zwróciłam uwagi. To się mogło wydarzyć, bo ja tak samo miałem, jak byłem w pierwszej rundzie, tak? Po prostu nagle widzisz ciało. Nie było. Ktoś wychodził, wchodził? Pelikan, co tam robiliście w ogóle? Pelikan, przepraszam. W reaktorze czy gdzie? Nie, w ogóle, teraz. Na kogo teraz wpadłem? No na mnie, dobra. Na mnie i... Coś czy Stach był z tobą? Gdzie się wpadliście? W storage'u, miałem storage'u misję. Tak. Z zagrajnikiem, on potem poszedł gdzieś na prawo. Tak, bo jesteśmy w biletach w dupie. Gdybym to ja zabiła, to bym nie stała tam przez cały ten alarm i czekała na osobę, która ze mną wyłączy ten reaktor. A mam jeszcze pytanie, bo Baton, ty zrobiłeś to wyzwanie? Głosujcie smoku, poszedłem do kamer po reaktorze, głosujcie. A kogo głosujesz? Na kogo głosujesz, Baton? Dobra, zaryzykuj, musimy przeżywać, będziemy w tyłka. To był błąd. Żegnajcie. Być to ja nadal nie żyję. Jakby zrobić double... Aha, tylko nie możemy. Gratuluję, panie Łysy. Dzień dobry. Co? Nie. No, mów, powiedz, oskarż mnie, powiedz, co chcesz powiedzieć. Nic nie mówię, znalazłem ciało przy Navigate. Powiedz swoją wersję i powiem zaraz, dlaczego ona nie jest prawdziwa. Dawaj. No, szedłem z Communication, gdzie miałem questa, do nawigacji, tam było ciało. A ty szedłeś ze mną, tak? Ciebie spotkałem? A szedłeś od engine do shieldów, szedłeś, zobaczyłeś mnie i zacząłeś wjeść z drugą stronę, żeby zgłosić pierwsze ciało, żebym ja nie zgłosił. Szedłem z komunikacji. Nie, szedłeś z Navigation w dół. Co, zatrzymałeś? Nie, Baton, co ty kręcisz? Ja pierdzielę, szedłem w komunikacji. Okej, mam, spokojnie, mamy 85 sekund. Widziałeś, załóżmy, że szedłeś z Navigation. Dobra, kto widział Batona? Słuchajcie, okej, dobra. Baton, podświetl swoje alibi. Kto widział Batona, jak to gdzie był Baton? Ja go widziałem teraz, jak szedł, to był w storage'u, nie? Tak, Stachu, ty byłeś z nami w storage'u? Zaraz był? I szedł ze storage'a, później wyszedł. Znaczy, poszedł w stronę storage'a, a ze storage'a dalej nie wiem, gdzie poszedł. A w prawo. Dobiec do ciała i zabić? No. Zino, co ty robisz? Pewnie bym mógł, ale tak jak mówię. To skąd wiesz, że to akurat zagrajnik jest? Dlatego, że szedłem korytarzem Communication w stronę Navigation, szedłem obok shieldsów, zobaczyłem zagrajnika, bieg w dół, zobaczył mnie, zaczął biec w górę. Dobra, stary, to nie w temacie. Gdzie było ciało? Kręcę w kółko, dlatego że siedzę na mapie i patrzę, gdzie iść dalej, tak? Do jakiego questa.
Nie, ja nie szedłem z góry, tylko szedłem z komunikacji, musiałem się zakłapućkać i potem spotkałem. Ej, dobra, gdzie było to ciało, żebyśmy mieli, bo widziałem, baton szedł w dołu. Kurczę, ja uwierzę batonowi w sumie. A ja tak średnio, baton, znaczy... Baton, nazwałeś z dołu, gdzie było ciało? Twoja barona. Znaczy nie miała wojskie podejrzenia, ale w takiej sytuacji jakby, no... Mówisz, a na środku w ogóle storyra, to było dziwne. A, bo miałem misję tam w górze w tym całym... kartę. To na gość trzeba zagłosować, bo ze dwóch impostorów. Nie wiem, chyba poszedł na zagrajnika, może zaufam batonowi? Nie, no chwila, stop, ej. Kurde, dobra. Ja głosuję na batona, sobie baton. Kurde. O nie, bando szakali, zginiecie tu jak szakale! Nie, serio, ej, naprawdę to nie byłem ja. God damn. A, czekaj, to był baton pewnie. Ha. GG? Chyba GG, nie? Miałem mikro wyłączone cały czas. O Boże. Uff. Cześć, Wąsiu, jak tam? Też w pierwszej chwili miałem ochotę wyłączyć, ale chciałem jeszcze taska zrobić. Co tam, Zinop? Kurczę, dziwne było to, trochę mnie zaskoczyło, że... Znaczy, może to dobrze, że mój stach na mnie poczekał, jak ja robiłem upload. Ja byłem na dole, byłem sam przy tym reaktorze na dole i widziałem, że przez chwilę ktoś puścił i to był tam baton na górze. Ja puściłem, bo... Według mnie to jest... No i właśnie dlaczego? Ostatnia sekunda i nagle puściłeś sobie? No ale gdybym nie włączył, to bym wygrał, gdybym był impostorem, więc jak by to miało? Dokładnie. Moment. Ja byłem na dole sam, więc ja na pewno jestem czysty. Czy jesteśmy w stanie to ogarnąć questami? Żeby chodzić razem i robić questy? No to byłoby wygodne dla impostora. Zino, powiedziałeś w pierwszej sekundzie Wąziu coś tam. Nie no, bo zdziwiło mnie to, że my ze Stachem i z Wąziem biegliśmy z admina i Wąziu nam się gdzieś zagubił nagle przy silniku. Wpadłem na ścianę, a serio, tak z dupy. Nie biegł do reaktora. Ale właśnie wydaje mi się, że Baton i mój Stach, gdyby byli impostorami, no to mogliby to bez problemu ugrać. Nie no, gdyby było dwóch impostorów, byśmy wygrali, jest jeden impostor. Ja bym nie zdążył do... Widziałem, że Baton był na górze, mój Stach poszedł na dół i ja bym nie zdążył, gdyby Baton nie wcisnął. Znaczy, Baton mógł to po prostu wygrać, jeżeli byłby impostor. To jest Wąsiu, ale nie głosujmy, bo jeżeli to rzeczywiście nie jest Wąsiu, to będzie lipa. Zróbmy zadania, bo zostało ich mało. A ile zostało? Ale teraz, jeżeli to jest Wąsiu i go kikniemy teraz, to wchodzimy w trójkę w kolejnym i... Ale jeżeli zadania... to nie jest Wąsiu i zostanie... A nie, ale zabije jednego. Tak, racja, że zabije jednego. Dobra, zróbmy zadania, tak jak Wąsiu mówi. No i tak mają kultę. Potrzebuję kogoś do tej całej kamer, bo tam mam jednego questa obok. Możesz nie wiedzieć, więc sobie. Nie, tam chyba jeden task został. Zacznijmy i zróbmy taski. Ja mam chyba w adminie jeszcze. Wąziu, weź sobie wycisz klawiaturkę, znaczy tego, mikrofon. Ja, ale jest, mieszają mi się te gówna.
Dobra, wąziu, wylatujesz. Moment. Gdzie było ciało? Ja byłem z batonem przy O2 i tylko my zostaliśmy. Sorry, to jesteś ty. Ale... Nie, moment. Robiłem tego swojego questa na północy, w sensie to, co mówiłem, tak? Jak zaczęło błyszczeć alarm, tak? Na północy robiłeś. Ale no to ten taki, ten ping-pong taki, w sensie, że ta dźwiękogra, nie powiem jaka. Że ta dźwiękogra jest gdzie, wąziu, w jakim pokoju? No tam, gdzie mówiłem, naprzeciwko tych całych kamer jest ten cały reaktor, coś takiego. To jest, tam jest ten na dole, jest ten główny reaktor, ten obok jest ten drugi reaktor. Jeszcze raz. Robiłeś teraz, jak alarm się włączył? No to jest takie upierdliwe zadanie, tak, uznałem, że zostanę. No. Czy kiedy to robiłeś, teraz czy wcześniej? Nie, no teraz już byłem tutaj, na ciebie wpadłem teraz, na kogo? Okej, okay, tak, no na mnie. No. Ja znalazłem ciało w adminie. Akurat jak musiałem wpisywać kod. No... Ciężkie to jest, Stachu, żebym ci uwierzył, bo mogłeś tam dobiec, zabić i zraportować. Nie no, przecież a te pierwsze ciało wtedy... Nie dobrze mógł miałem pozwolić, żeby akurat reaktor wybuchł. Mi się wydaje, że baton jest spoko. Jakby co? My się, nie wiem, mijaliśmy non-stop. Okej, musimy kogoś zagłosować, tak? Stach miał to podejrzenie od początku. Ja strzelam, dobra. Jak się Stach was przegada teraz, to spoko. Ale... Nie wiem, Baton, jak uważasz? Dla mnie to jest wąziu czy czysto? Gdybym był impostorem, też bym zabił i zrobił self-reporta, bo to brzmi zajebiście, tak? Wtedy mówisz, że akurat była teraz zadyma. Zwłaszcza, że mówiłem, że tam miałem na tym. Stachów, na twoją obronę przemawia to, że byliśmy we dwóch na O2, mogłeś mnie zabić i mógł wybuchnąć statek. Okej. Okay. To też prawda, no i ja wpisam kod. Ale mam jeszcze dużo questów, tak? Mi zostały jeszcze dwa questy, więc nie wiem, no ile tam, nie patrzyłem na pasku, nie? Stachu mógł mnie zabić, jak robiliśmy O2, byliśmy tylko we dwóch. No mnie też mógł zabić parę razy wtedy, ale mógł mnie zabić na początku. To poprzedni kill, nie zabijałby kogoś przy drugim O2, to nie miałoby jak na moje sensu. Prawie. Miało sens zabijanie przy drugim O2, ale na pewno nie miało sensu reportowanie, bo zostało 5 sekund na O2, więc... No mówię. Ej, boli mnie serce, że mnie wywaliliście. Ja przepraszam, wyłączył, że ci zamknąłem drzwi przed nosem, ale... To było dobre. To ja czekałam cały czas przy reaktorze, aż ktoś przyjdzie go wyłączyć, po czym bęk, wylatujesz. Znaleźli przy tobie ciało. Nie wyszłaś i było to ciało. Nie widziałam go. Ale jeszcze tak mało brakowało, żeby Wąsiu to wygrał. Nie, tam było. Nie brakowało, żeby Baton uwierzył, że to ja jestem. Nie. Ten początek to był taki fail, a w ogóle myślałem, że ten, że zrobimy może double killa, tylko wiadomo, bo... Aha, dobra. Bo za dużo było ludzi, wiesz, to wyszło lepiej wtedy, to wyszło zajebiście, ten początek był mega, kurde. Tak. Ale tak by się upiekło, wszyscy by to zapomnieli o tym, że zabili... Znaczy, że ty zabili. Ja przy wszystkich rozbebeszyłem. Na koniec sobie zdałem sprawę, że tam ktoś dałeś mi sprawę z tego, że mogę się zabić dużo razy w tym O2. No właśnie. No i niepotrzebnie bym reportował, przecież bo byś był... Tak. No tego w ogóle nie wziąłem pod uwagę, ale to tak. Okej, brakuje nam dwóch osób jeszcze. Tak, Bonkul. A, sorry. Bonkul i... O, jeszcze jednej osoby. Panie Bonkul. Chyba nie? Wtedy co Bonkul miał to wejście. Bonkul miał 15 sekund, zrozumiałem, że to jest 15 sekund, a nie 2 minuty. Ciekawe, czy je o tej porze? W sumie to jest dobry pomysł. Tak się pojawia i znika, powiem wam. Jak impostor. Możemy rolę ustawić. Jest towarzysz Pelkin, ty będziesz kim? Jakimś... ktoś jak się nazywa? Osoba, która zajmuje się silnikami. Silnikowy? Jest Bonkol ze swoim... Siła. Nie mogę być jakimś, nie wiem, pierwszym oficerem, czy coś? Bonkol będzie pierwszym oficerem, tak? Sorry, ja możesz być... Chcesz być Pelkin nawigatorem? O, Pelkin będzie nawigatorem. Tak, ja będę pilotem, o, dobrze. Nawigator, nie pilot. Doktorat, wiadomo, dział naukowy. Który bada często kosmos. Tak więc poznaliście naszą załogę, tak? Wszyscy wiedzą, co się dzieje. Mamy tę ostatnią fazę lotu, gdzie po wyjściu z, no niestety,
z nadprzestrzeni okazało się, że jest sporo rzeczy do naprawy, więc ogarniamy. Każdy wie, co robić. Trzeba uważać. No, to jest taki bardzo, bardzo niekorzystny moment, gdzie jak ktoś ma jakiś nienormalny i chce tutaj sabotować cały lot, może to zrobić, ale no. Dobra, sorry. Wszyscy gotowi? Wszyscy wybudzeni? Tak. Co ty mogę opowiadasz? Pierwszy oficer Bonkol to był, to jest dowcipnić, więc hej. Miłego ogólnie, tak? Niestety komunikacja jest out w tym momencie, hej. I znowu jako zwykłe zwierzę. Okej. Okay. W sumie. Aha. Reaktorek. Okej. Dobra, czy to jest ktoś, kto ogarnia? Ktoś, kto zna te funkcje? Bo chyba ja tak wcześniej byłem. Okej. To jest miłe zawsze. Subli, co? Ty! Jak szedł tutaj, czy to symetrycznie? I wyszedł tu? Ale mi się to nie podoba. Znowu? Halo, dobre, to ja już mówię. Lubi polskie. Ciało znalazłem w storage'u. Okay. I no tyle właściwie. A tuż przed tym ktoś zamknął drzwi, jak wyszedłem z elektrykala, jak byłem przy elektrykalu. Nie wiem, kto dobra. Tam... Dobra, okay, powiem co ja zobaczę. Powiedzcie mi, kamery działają tak, że lewa górna pokazuje lewy górny korytarz, prawa górna pokazuje prawy dolny i tak dalej, nie? One są mniej więcej... Nie. Prawy dolny nie. Na przykład pokazuje ci tuż tu przy security. Masz napisane dobra. Zresztą, jak się przyjrzysz, to na ścianach jest napisane, nie? Jaki to jest dobra. Ten korytarz. No więc tak, ja z Wąziem byłam w security, oglądaliśmy kamery. Tak. A potem poszłam do elektrykala i tam bodaj był mój Stach. Tak. I robiliśmy questy i potem znaleziono ciało. Bodaj. Też mi to bodaj, bo patrzę, żółty. Czekaj, Smoku, ja szedłem z tobą i z mój Stachem, nie? Przy elektrykalu. Tak jest. I was zamknęło tam? Ty was tam zamknęło u góry? Nie, ja od razu do elektrykala skręciłam. Tak jest. A, bo za mną drzwi się zamknęły do elektrykala i tuż potem znalazłem ciało, więc tak jakby ktoś... A bo gdzie ty byłeś? A bo ty czekaj. Byłeś? Nie, ja zabiłem właśnie tego gościa i zamknąłem ci drzwi przed nosem. No i cyk, okay, łatwo. Dobrze. A nie, poważnie, gdzie byłeś, tak serio? No właśnie, chciałem cię zapytać, bo spotkaliśmy się po generatorze w dolnej części, to znaczy nad tym engine'em. I tam tak. Bodajże dwie osoby były. Jedna robiła dolny generator i tak bodajże na Zinop to był. Nie wiem. Nie, kto był dolny, to kto robił dolny generator w takim razie przed końcem rundy? Ja robiłem. Kto? No? Ja robiłem Zinop. Zinop, czy no widziałeś, i... że byłem obok ciebie, bo ja też chciałem go robić, tylko że odpuściłem, bo to no i to był Zinop. I Zinop to był, a następnie dwie osoby, w tym Łysy, poszli w prawo w kierunku rozdzielni i do storage'a. Tam szedła, i... tam szła Smoku, no? Mój Stach i ja. Szliśmy tam w trójkę. I Jędrek poszedł dalej do storage'a, a my z mój Stachem szliśmy do... Od razu do M-reporta. Dobrze, czyli rozumiem, że Smoku i mój Stach są według ciebie podejrzanymi, tak? Nie są podejrzanymi. Po prostu nie, oni właśnie szli dwójkę i oni mieli szansę. Nie, no dobra, no to bronisz w takim razie siebie albo kogoś. No ale, no, bo oni tego nie mieli szans zrobić, bo przecież... Ale już nie mam prawa cię słuchać. To jest dziecko Bonkola, to wszędzie poznam. Jesteśmy my, tak? Pion dowodzenia. To jest ta misja. Czyli co, elektryk, admin.
Dobra, jest cała ekipa. Reaktor, dobra, rozumiem, że faktycznie ma rację. Ty, ktoś tu wlazł. Uff, dobra. Dobra, nie ma tragedii. Jak to nie ma? Mój... Tak, zgubiliśmy go znowu, ale... O, dobra. Dobra, ja wam powiem tyle. Kto znalazł? Pelikan, tak? Tak, tak. No. Ej, mój Stach z nami biegł do reaktora, nie Jędrek? No, tak. Nie, Pelikan z nami biegł. Szczerze nie wiem, no grupa w nami. Słuchajcie, nie musicie się wysilać, bo minąłem mordercę po drodze. I wiem, kto to był, Zino, tak? A kto to był? Nie, to był Subli. Co? Nie. Ja. Ale dlaczego? No nie. Ja cały czas... Okej, czemu Zinop i czemu Subli? No. Nie, Zinop to nie był. To nie był Zinop na pewno. Właśnie, też mi się wydaje, że to nie był Subli. Ja no Subliego minąłem. To super, to super. Ja powiem wam historię, jak to była analogiczna sytuacja jak gry wcześniej. Ja po prostu sobie biegnę na dół, lower engine, chcę iść do elektryka, mijam Subliego, a za nim w korytarzu stoi ciało. I jeszcze nie. Chyba chciał być cwany i zamknąć drzwi, bo się zaraz na nim zamknęły drzwi do lower engine'u. Nie, podejrzewam, że zrobiłeś self-report, bo ja... Ale on nie mógł tego zrobić przecież, bo chyba jest jakiś cooldown, nie? Między zabójstwem a... Czy nie? Jak to ale jak nie, nie ma, to masz, są inne cooldowny. To... Tak, osobne są zabójstwa, a osobne są do... Pelikan był już po alarmie? To było po alarmie? Tak. Kurczę, nie, no to było przed chwilą. I ja jeszcze powiem tylko tyle, że smoku, małżeństwo w ogóle, znaczy małżeństwo, konkubina z konkubentem, szli po prostu w kierunku rozdzielni przede mną. Nie, szliśmy do elektrykala i byliśmy w elektrykalu. No, to właśnie rozdzielnia elektryczna to jest elektrykal. Okej, dobra. To jest telefon od Pelikana. Dobrze, to mam pytanie, czemu to ma być Zinop? Ktoś mówi, że Zinop. Właśnie, czemu Zinop? Wy widzieliście... Ty. Ktoś mówi, że... Halo, tak, Pelkin, tak ty nie próbujesz tak na czysto motać? Tak, czekaj, Pelkin rzucił na Zinopa. Subli, skąd się wziął w ogóle w tym opowieści? Nie, ja nie rzuciłem 20 sekund. Ale ktoś mówił wcześniej Zinop. Kto powiedział Zinop? Ja powiedziałem Zinop i chciałem usłyszeć, czy ktoś to potwierdzi, czy też ten, bo po prostu Zinop był widziany nie, tam mniej więcej. A, dobra, Zinop z zupy. To na kogo głosujemy? Chwila, na kogo głosujemy? To ja na ciebie. Jak się pytasz, to ja na ciebie. Patrzcie, jak się teraz broni, że na początku nie miał nawet dwóch tłumaczenia i drugi... Out! Komunikację przerywa, uwaga, cholera. Mi się wydaje, że zły poszedł, nie podoba mi się to. Nie mam tu nic, ale pójdę z nimi. Aż kurde. Śmierć wisi. Jak to był smok, to we are dead. Ach, stese wlazłem. Będzie, że podejrzany jest ten człowiek. Aż wyrzucę te śmieci. Teraz tak, żeby tutaj ktoś łys... Dobra. Kurde, za szybko podniósł ciało raport. Znalezione pod rozdzielnią. I teraz proszę mi powiedzieć, kto naprawiał w ogóle prąd. To ja mogę powiedzieć. Wszystko. Ja naprawiam prąd. Za szybko zaportował. Były, bo na dminie widziałem, że są dwie osoby w tym. Tak. Dosłownie nie naprawiałem prąd. Dino z tobą? Ze mną właśnie, to jest ciekawe. Ja pobiegłem i minąłem Bonkola jeszcze przy adminie. Wszystko wiemy już. Był Pelikan. Żeby zrobić kartę, a Łysy ty nie wiem gdzie lewo, byś, ale dobrze, lewo. Dobrze, czyli Łysy i Zinob naprawialiście no. Rozdzielnie. I nie ma nikogo innego w takim razie podejrzanego. Różnica pomiędzy wami jest taka, że Zinob sobie wyszedł, czyli ciało w ogóle znalezione zostało na korytarzu, a nie w rozdzielni, tylko pod rozdzielnią. I Zinob wychodził i szedł w kierunku admina, ja go minąłem. Tak, a no. Druga sprawa, Łysy... Ja też wyszedłem. Łysy, przykład, nie no, ty wyszedłeś, ale na przykład wentyle mogłeś wyjść. Nie, wyszedłem w lewo. Ja szedłem do Lower Engine. No ale tego nikt nie potwierdza, ja potwierdzam, że Zinop w prawo. Czy ktoś był w Lower Engine? No ja tam tylko nie wiedziałem. Ciało jest zaraz przy elektryku, przy drzwiach. Że wyciszyłem Subliego. Bo nie miałem Kurskiego. Przed wejściem sprawdzam od strony korytarza. Na korytarzu pod elektrycznym leży. Ale czekaj, kto miał Kurskiego? A Zinop ty, tak? Nie, nikt i nie to jest Makuła, ja tak. Makuła leżał, ja go rozpoznałem, bo miał takie kędziary. Dobra, takie... chwila, ale ja byłem w Lower Engine, a kto... Aha, ty reportowałeś, Bonkol, no to... Ty nie widziałeś, jakby... nie widziałeś, że Kurski ci mija? Bo mnie nie mijał.
Z prawej strony. Nie, ja byłem po lewej. To jest dobry trop. No dobra, ale ja mówię ci, że Makua nie przyszedł z prawej strony, no Wentem nie przeszedł. Więc musiał przyjść z lewej do ciebie. Chyba, że ale się idealnie zrobiłem taska. Ja robiłem taska wtedy. Spryciasz. Ja nie widziałem Makły. 30 sekund, na kogo głosujemy? Kurczę, no według mnie. No tak się odezwałaś, to na ciebie. Szczerze mówiąc, to jest takie liczne, ale najbardziej... Łysy i Zinop. I teraz powiedz mi tak, Łysy, od 1 do 3 wybierz sobie liczbę. Ej, stop, Zinop, chwila, stop. Zinop. Bo wylecisz ty albo ja, przez to, że Bonkul zabił i zreportował sprawę. Nie, to jest, ja na przykład no. W ogóle byłem poza tutaj podejrzeniem. Ja no jak to Dobra, Bonko, niech będzie, ja głosuję na ciebie. Dobra, okej, jak tam chcesz. Nie, Łysy, to jest akurat głupota, co teraz robisz i to jest... No ale co głupota, jak ty zwracasz na mnie winę, jak ja siedziałem, byłem taska i nic nie widziałem, tak? W ogóle czemu nie zagłosowałeś? Ty, jaki w ogóle... Ty piękny. Nie wiem, jak nic do tego doszło. No i klapec, no. Ajajaj. No ja byłem. Jak ty ten grejowy wpadłeś teraz? Nie rozumiem. Ja wiedziałem, że to jest szubli. Boko jest, kurde, przebiegła jak szpany. Nie, straciłem ten wątek. Jakim z tym to padło teraz na grajowego? No nie wiem, właśnie kto mnie zagłosował tak z dupy. Ale to nie wychodzi. Ja w ogóle nie podejrzewałem go, tylko po prostu ja zawsze pierdolę głupoty i to samo wychodzi. Oni cię sami plątają. Było tak randomowe. W sensie, bo ty, ja się w ogóle ten... Modliłem się, że ty podejdziesz trochę dalej i zobaczysz, bo ten grajowy był ten centymetr wokół ciebie. On mnie zabił dosłownie, wiesz, szedłem przed tobą dla bezpieczeństwa, nie? I to takim fuksem ten... Wiedziałem, że zaraz przyjdziesz. Bo to było takie beztroskie, przyznam. Nie no, jedyna opcja to była taka, że no przecież no tak myślałem, że Zinopa minąłem, to przecież nie zabiłby, nie? To musiał zabić ty i wentylem się cofnął. Ale to musiał być albo jeden, albo drugi w sumie, jak przyszedł. No tak. Więc nie, to mógł być Bonkol, to przecież mógł być Bonkol. Mogłem być, tylko Zinop nie podłapał. Jakby podłapał, to... Zinop, czemu nie podłapałeś? Nie no, na początku podłapałem, powiedziałem, że może być, ale jednak uwierzyłem bardziej Bonkolowi. Ej, bo słuchajcie, bo jest bardzo niespodziewana rzecz. Wąziu, znowu.